Technicznie mogę już skończyć tutaj ten, ale tutaj mamy butelki. O, dobra. Weźmy tam się przedostańmy. Ale to mało butelek wciąż. Dalej, kurde, mi brakuje czegoś. 27 na 40. Dobra, już tylko zaraz będzie nam 10 brakowało. O kurde, ty! Dobra, teraz 3 nam brakuje. Gdzie są 3 butelki? Do jasnej ciasnej, gdzie są 3 butelki? Tutaj chyba są. Nie? Tutaj nie? Myślałem, że coś będzie tutaj. A tutaj ząg nie ma. To gdzie są? Ja chcę pozostałe 3 butelki, inaczej nie kończę poziomu. Bo foch będzie. Foch forever. Korci mnie, żeby zobaczyć, czy czasem na górce tych napisów nie będzie, ale nie ma tutaj nic. Na górze tych napisów, sorry, nie to. Tam jest jedna, widzę. Więc wracamy. Tam jest jeden samochodzik, który pominięty został. No to tutaj są te jeszcze. Dobra. Kurde, myślałem, że tam uda mi się doskoczyć jakoś. Dobra, tak to właśnie ma wyglądać. Dobra, jesteśmy teraz właśnie w tej sekcji, w której powinniśmy być. W tubę dostał. I myk, 40. Dobra. To teraz moglibyśmy wrócić w taki oto sposób. Dokładnie. I lecimy do tego sejfika, żeby kod wziąć. Wziąć, a nie wziąć. No zaraz będę tutaj wyjaśniany przez Justynę. You need an IQ of at least 140 to figure this one out. Dial in 468. 4, 6, 8, dobra. Aha! It's Sir Andrew Cooper's thief replica technique. He used to make fake stand-ups of himself to confuse guards into attacking the wrong thing. Use the triangle button to put together a fake Sly Cooper. O, tutaj mieliśmy wzmiankę o tym fałszywym Sly Cooperze. Kto tu się pod nas podszywa? He? Kto tu się pod nas podszywa? Co to ma znaczyć? No ale dzięki czemu mamy 100%, tak więc... Nice! Idealnie w kluczyk. Magshot. No dobra, no to co, mamy 7 kluczy, więc nie pozostaje nam chyba nic innego jak iść już na bossa, bo nie widzę tutaj innego sensu, żeby cokolwiek dalej robić, skoro już mamy
poziomy porobione, tak mi się przynajmniej wydaje. No, 3 zrobiliśmy. No, pierwsze 2 światy są bardzo krótkie z tego, co widzę teraz. Yes! No dobra. No to mamy już sobie odblokowane przejście. Więc teraz lecimy na Maxshota, który na nas tutaj czeka. Za bramą. What? My boys have been yapping about some big mysterious dude running around cracking skulls and this is it? You're the monkey wrench in my operation? Some scrawny rat with a stick! Hey, wait a second. I seen that stick before. Maybe when my father knocked your block off with it. Your father? Wow! You're a Cooper? You know, that Thingus Rackamagookus had a lot of nice pictures, but way too many big boys. So you don't mind just handing it over? Why? What, are you kidding? You break into my place, steal my stuff, trash the joint. I feel transgressed and violated. Let's rock! No dobra, no to w taki oto sposób będzie wyglądała walka z Maxshotem. Musimy tutaj, kurde, wszystkie lustra przestawiać. I to nie będzie dosyć łatwe zadanie z tego, co już widzę. No ale jak... No ale jak mogliście zobaczyć, Maxshot po prostu naśmiewał się z naszego Sly'a i robił sobie bekę z tego, że hehe, to Sly w końcu tutaj chce zdobyć strony Tivius Raccoonus. Good thing I got a spare upstairs. I widzę, że walka z Maxshotem właśnie będzie wyglądała w taki sposób, że będzie musi te lustra przestawiać. Fuck, najgorzej, kurde, w takim gównianym miejscu mnie zarżną, no co za typ. Oj, ale będą fajle. Ale będą fajle tutaj, nie? My beautiful gun is destroyed. Good thing I got a spare upstairs. No, ale z tego całego treningu, który Maxshot sobie tutaj przeszedł, w sensie wiecie, bo musiał jakby wydorośleć trochę z poprzednich wydarzeń, żeby wiecie, mógł teraz skopać dupę swoim oprawcom, którzy się nad nim wtedy znęcali za młodu. No to zabawne jest to, że on się tak wyuczył tego wszystkiego, a nie wyuczył się jakby normalnie chodzenia na nogach, bo wiecie, jak widzicie, on teraz na łapach tutaj popyla. I to naprawdę będzie bardzo ciężkie! My beautiful gun is destroyed! Good thing I got a spare upstairs. Nie będę narzekał, ale motyw muzyczny Maxshota mi się bardzo podoba. Huhu. (Grywa)
Ale on śmiesznie popyla na tych łapach, nie? Zamiast na nogach. Tutaj chyba będzie ostatnia ten, konfrontacja z nim. No. Dobra, podkowa mnie uratowała. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu już niedużo zostało. Nie! Ja na samym końcu, naprawdę. My beautiful gun is destroyed. Good thing I got a spare upstairs. Dobra. Szybko, 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 szybko. No, striggeruj się, dokładnie. I jeszcze tutaj parę tych luster trzeba będzie ogarnąć. Trzeba też uważać, bo on może trafić tymi strzałami i wiecie, odwrócić lusterko, nie? A tego byśmy chyba nie chcieli. Dobra. A little pipsqueak like you, beating a big strong bruiser like me? It ain't right! You want all of that stupid picture book? You're gonna have to go down to Haiti and cross paths with Ms. Ruby. And then believe you me, you don't wanna be you! Mugshot section of the Thievius Raccoonus contained an entry from my gunslinging ancestor, Tennessee Kid Cooper. His specialty was the rail walk and rail slide. Moves perfected through a lifetime of theft in the Old West. Getting out of town proved to be a little more challenging than getting in. Having just missed us, Inspector Fox went for the next best thing and dragged that canine steroid case off to jail. That was the end of Mugshot's gambling empire, and Mesa City's citizens soon returned home. While me and the boys, well, we enjoyed the rest of our stay in America, and then returned to Paris, ready for our next mission. Więc była tutaj wspominka o Tennessee Kid Cooper, czyli tam bodajże wujek albo ktoś tam z rodziny Sly'a. O kurde, prawie się udusiłem, nie powiem, że nie, bo się zachłysnąłem. No i oczywiście standardowo, Mugshot został pokonany. Pojawiła się ni stąd, ni zowąd Carmelita Fox i zaaresztowała go i wpakowała go do paki. Ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Mugshot powraca w trzeciej części bodajże. Tak więc możemy się szykować na jego powrót w trzeciej części, ale na razie gramy w jedynkę i tyle. Więc zaliczyliśmy tym samym Sunset Snake Eyes, ale spokojnie, czasówki, które tutaj są w tym, powiedzmy, hadzie, czyli wiecie, tam 0 na 6 oraz tutaj 0 na 5, również pokażę w tym let's play, tak więc o to się nie martwcie. Dobrze zatem, dziękuję za oglądanie, to by było na tyle z dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że ona się wam spodobała i że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę ten let's play, o ile według was prowadzę w sposób ciekawy ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami.
A również polecam wbić na te socjale. Linki są podane w opisie, czyli wiecie, grupa na fejsie, Discord i tak dalej. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Sly Raccoon albo Sly 1, albo po prostu Sly Cooper and Divius Raccoonus. Trzymajcie się, cześć i pa pa!